Dzień dobry z tej strony, Konrad jerzak Weldoborz. Witam Cię na kolejnym językowym spacerze. Jak widzisz, zaczynam szaleć z tymi nagraniami, więc no, nie wiem nawet czy przestanę, ale mam nadzieję, że te krótkie materiały bardzo pomogą Tobie i innym w nauce języków. Jeśli tak, to oczywiście subskrybuj nasz kanał, lajkuj to wideo i informuj o, nich, o nim znajomych. W ostatnim odcinku opowiedziałem Ci historię harcerzy zielonkowskich, którzy. W których znajomość języka tej, tej historii okazała się naprawdę ważna. I obiecałem kolejną historię. Tym razem opowiedziała mi ją jedna z uczennic, która pojawiła się na warsztatach w Gliwicach. I tutaj serdecznie oczywiście ją pozdrawiam. Natomiast historia jest niesamowita. I e, naprawdę ja zapamiętałem ją. E, I jak przypominam sobie to, aż dziwię się, że jest prawdziwa. E, tata tej uczennicy. On w czasie wojny II wojny światowej został wywieziony na Syberię. I wyobraźcie sobie, udało mu się stamtąd uciec i wracał praktycznie na piechotę z Syberii do Polski. Możecie sobie wyobrazić jaka to była droga. I e, na szczęście to był też chyba taki fan nauki języków obcych, bo on długo był w różnych miejscach, obozach pracy i tak dalej i tam spotykał ludzi z różnych krajów. I co robił? Uczył się ich języków, uczył się jakichś słów, wyrażeń, starał się z nimi rozmawiać, po to, żeby też może mieć jakiś cel. Bo wydaje mi się, że w takich sytuacjach, jeśli mamy jakiś dodatkowy cel, coś, co nas trzyma przy życiu, to jest niesamowicie ważne. Więc on ruszył w tą drogę z Syberii, wędrował bardzo długo. I wyobraźcie sobie, że był już praktycznie, wchodził do miasta, z którego pochodził. Był już tam w tamtym miejscu, i nagle zatrzymali go żołnierze Armii Czerwonej, czyli żołnierze Armii Związku Radzieckiego, w którym oczywiście było mnóstwo osób z różnych republik i tak dalej. I ten człowiek, który przebył całą drogę z Syberii, był przerażony, bo ci żołnierze podeszli i chcieli go zastrzelić. Tak zupełnie bez przyczyny. Nie podobał im się, może myśleli, że jest jakimś, nie wiem, zdrajcą czy kimkolwiek. Nie mam pojęcia dlaczego, natomiast chcieli go zastrzelić. I co go uratowało? On usłyszał, że oni rozmawiają ze sobą po uzbecku. Czyli pochodzili zapewne z dzisiejszego Uzbekistanu. Wówczas to była Republika Związku Radzieckiego, i on takim, w takim odruchu. E, być może, nie wiem, ostatniej szansy, powiedział do nich po uzbecku: Jak to? Chcecie zabić swojego. I oni, słysząc ten swój rodzinny język, swój, swój, swój język, którym rozmawiali z przyjaciółmi, z rodziną, nagle zmienili swoje podejście. Odłożyli karabinę i poszli dalej. Zostawili go tam. Wyobraźcie sobie ktoś, kto przebył praktycznie na piechotę e, drogę z Syberii. Do Polski jest już praktycznie, widzi swój dom po oddali i miałby stracić życie. Na szczęście uratowało go to, że być może z ciekawości zaczął się uczyć jakichś słów czy wyrażeń po uzbecku od jakiegoś chłopaka z Uzbekistanu. Także pamiętajcie o tym i e, e, że wiele rzeczy może się ciekawych wydarzyć. Także pozdrawiam Was teraz serdecznie i ważna, ważna informacja na sam koniec. Pamiętajcie, nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.